Witam, witam. Czas zagrać wojnę. W teorii jest już wygrana. Przeciwnicy mają 15 ataków. My mamy 25. Poprzedniej nie udało mi się nagrać. Byłem na wyjeździe, natomiast wygraliśmy ją z bólem, ale ją wygraliśmy. Śmiesznie wyglądała topka, bo na 6 najlepszych atakujących mieliśmy tylko jednego. Natomiast wygraną zapewniliśmy sobie na 4 ataki przed końcem. Także było dosyć ciekawie. Dobra, zobaczmy, kogo mogę tu pocisnąć. Żółte tanki, rzadkość, ale może być ciekawie. Oczywiście w turnieju miałem sprawdzić jedną rzecz. Czy Hanka na 20 talentach odpali się po 6 klockach bez oddziału many? I nie zwróciłem na to uwagi, natomiast nie chce mi się teraz już cofać do walk turniejowych i tego sprawdzać, jak to wyglądało. Możliwe, że się odpaliła, możliwe, że się nie odpaliła. Nie wiadomo. To jest tryb wyrównania. Więc buffy nie do końca będą tak istotne. Więc Rigi, wracaj do siebie. Ok, drużyna tylko 4500, natomiast może być dosyć upierdliwa. Wszystko zależy od tego, czy podejdą klocki. Nagrywa się. Gitara. No to jadymy. Oby się nie oszukać z tą Hanką. Ok. I mam 3 klocki plus kaskady. Dobra, trochę namieszam. I mam kolejne. Dobra, Hanka chyba się odpali. Nie, ale pięknie się oszukałem. No dobra, i teraz nie ma tu nic, a Matka Mróz może sobie wskrzeszać Justice. Dobra. I teraz najlepszym ruchem jest ten, bo mi ładuje fiolety. Domicja niestety mnie trafi. Kluczowego gracza. Dobra, buffy wchodzą w kolejnej turze. Światłości już tu nie ma. Więc mogę bić wszystkim, co mam. No i oczywiście tu w pierwszej kolejności chcę zdjąć Matkę Mróz. Zabrakło. Potrzebuję jeszcze fioletowego łączenia. Które może wejść tutaj. No dobra, i Alfrika myślę, że... No, chyba, że dostanie 2 spece. Nie. No dobra, to będzie już chyba koniec. Z tym, że teraz wejdzie wyrównanie, więc... Jeszcze jej nie użyję. Zrobię to tak. Dzięki za zdjęcie ujemnej obrony. I jedziemy z Alfrikę i się ładujemy fioletami. Od dołu, żeby sobie nie rozsunąć góry. Troszkę leczenia nikomu nie zaszkodziło. I koniec. No dobra. Nie była idealna plansza, ale fiolety podchodziły dokładnie tam, gdzie miały podejść. No dobra, i tu może być ryzykownie. Teraz tak. Komu miałem dać najszybszego?
Gdzie ty jesteś? Tobie. Będziesz gotowa po 9. Tu dajemy tak. I teraz mogę użyć oczywiście Sif. Ale mogę użyć też Leonidasa. Na razie wrzucę Leo. Dobra, i zerknę, co oni mają. Hehehe, czy będę wykradał im manę? Ty jesteś barbarzyńcą. Dobra, mogę wam wykradać manę każdemu. Marżanę muszę trafić. Do zdjęcia kontry dywana, a profesor do czyszczenia obrony, jeśli będzie to potrzebne. W teorii mógłbym tu użyć Sif. Tylko Sif będzie wymagała dobrego timingu, jeśli chodzi o speca. Ale dobra, zagram z Leonidasem. A może nie. Dobra, jednak Leoś. Zobaczymy, co się uda. Trzy łączenia potrzebuję do kontroli walki. Dobra, jedno proste jest. Myślę, jak zrobić drugie. Zrobię diament. I to było 5 i 4 odpalają mi 3 postacie. W tym dewanę, która zaraz mi będzie dawała manę pozostałym. Co nawet nie będzie aż takie konieczne. Dobra, ciebie się pozbędę, bo mi się nie chce bawić z kontrą. I tobie skoszę trochę many. Znowu trochę plansza wyschła z żółtych. Ale nie ma tragedii. Poprosimy żółty od dołu. Dzięki. Idealny timing, jeśli chodzi o wyrównanie. I teraz tak. Zaczekam chyba na tą ujemną obronę. Ok. Albo nie zaczekam. Dobra, najpierw ty. Unik. Dobra, najpierw ciebie zablokuję w takim razie. I teraz jeszcze raz spróbuję. MJ, dwa uniki to byłoby za dużo. Teraz możecie mnie trafiać, bo jestem całkowicie naładowany, jeśli chodzi o życie. Niestety wyczyściło Elkanena, więc może kraść mi życie, ale profesor oczyści. I zbliżamy się do końca. Git. No dobra, i teraz będzie ciekawie. Bo w tej drużynie jest Mitsuko, natomiast jest to drużyna na wyrównaniu. Więc może nie będzie aż tak dużego problemu. Czy na pewno chcę użyć standardowej mojej drużyny?
Zaraz jeszcze zerknę drugi raz, co oni mają. Dobra, Skadi na Telurię. Glenda ewentualnie na czyszczenie obrony plus Kirill. No Torne i Seszat mi tu przeszkadzają. Czy mogę kogoś blokować? Tak, mogę blokować każdego Mikim. Tylko, że to trochę spowolni mi walkę. Mógłbym pójść bezpośrednio w obrażenia. Niebieskich już nie będę chyba używał. Jedyny niebieski, jakiego będę używał, to będzie pewnie Rusula. Dobra, ty masz bonus od kostiumu, załadujesz się też po 9. Ok, jadymy. Nie wiem, czy Frost nie byłby lepszym pomysłem tu, żeby przeżyć. Dawno nie używałem Frosta, więc użyję sobie Frosta. Może będzie dawał mi tak manę jak Devana, co było bardzo pomocne w poprzedniej walce. No dobra, i teraz tak, znowu mam jedno proste niebieskie. Dwa nawet. Tylko od czego zacząć? Zacznę tu od diamentu. Ach, myślałem, że będzie. No dobra, trochę sobie skomplikowałem. No dobra, i robi się nieciekawie. Tu niebieski. Git. Aj, ale ta kaskada pomogła. Jedenaście kombo, no. Jak z tym żyć? Dobra, i teraz mnie boli to, że albo dam się trafić Tornowi, albo będę żył bez staków Skadi. Dobra, pożyjemy bez staków Skadi. Zrobię tak. Tak. I tak. Niestety one są też czyszczone przez wyrównanie. No ale co zrobić? Musieli gdzieś sprawić, żeby Skadi nie była takim kotem. Dobra, i teraz wejdzie wyrównanie i będę mógł sobie manę wrzucić. Ej, no, miało być wyrównanie. Dobra, aha, idzie na pusto, więc i tak luz. No dobra, Seszat, pokaż co potrafisz. No. W tej walce niewiele. No dobra, i teraz zabawimy się z ciekawą drużyną. Lizzie oczywiście będzie grzała ławę. A ja idę na full offense. Czekaj, 48. A może wyjątkowo spróbujemy kostiumu? Chociaż on czasem mi się wskrzeszał i to mnie ratowało. Chyba powinienem dać mu trochę talentów. Dobra, ciebie damy tu. I zrobimy tak.
No dobra, no. Tu mógłbym nawet tą. Jakiej tam? Lady Loki użyć i sobie przerzucać. Ale zagram na czyszczenie. I znowu 9 czerwonych klocków potrzebuję, żeby mieć kontrolę w tej walce. Kilka mam. Dobra, teraz pytanie. Zielony diament. Teraz zacznę od niego, bo on mi odblokuje na górze. Jeszcze zrobię tak. Ups. Dobra, i teraz komboska czerwonego. Wyrównanie jak zwykle w złym momencie, ale patrząc na to, jak wygląda obecnie sytuacja na planszy, to już jest wygrana. A tu się knie. No dobra. To Kagan, pokaż co potrafisz. Wszyscy mówią, że jesteś słabiakiem, leszczem. Wow. No dobra, może być. No i teraz wypadałoby mono zielonym, ale jak to mówią, nie ma tu przeciwnika dla mojej drużyny. Dobra, muszę chwilę pomyśleć. No dobra, jadę tu tylko i wyłącznie dlatego, że mają podwojonych niebieskich. Nie jest to najsilniejsza drużyna, ale prawdę mówiąc i tak nie dociągniemy już do kolejnego resetu. Nie wiem nawet, który by to był. I kolejny mój problem jest taki, że jak widzicie, nie mam dobrego medyka w zielonej drużynie, dlatego posiłkuję się kaszrekiem. Wszystko zależy od tego, czy Evelyn i Liliana przeżyją. I to jest trochę denerwujące. No potrzebuję jak najszybciej tego medyka. Szczególnie na wyrównaniu, bo tu Teluria to jedyne, co może dać, to pomocników. No i tu 4400, tak naprawdę ta mgła wcale nie musi być taka słaba na tanku. Prawie 700 obrony, 1550 życia. No to może być, to nie musi być łatwa walka. Dobra, zobaczmy jak pójdzie. O, chyba trochę odskoczyliśmy z punktami. Twórcy gry, dziękuję za idealnie zieloną planszę. Dobra, mamy chociaż jedno zielone. No i jak to zawsze mówię, z każdym można wygrać i z każdym można przegrać. Czerwono i żółto wszędzie, ba nawet fioletowo. Dobra. Zrobię tą bombę. Liczę, że z której strony zielony podejdzie. Dzięki. Nawet dwa. Biorę to w ciemno i dawajcie mi to wyrównanie, panowie. Teraz najlepiej by było nie używać jeszcze Evelyn, ale nie wiem jak długo pożyję. I pytanie, kogo trafi ją? No najgorzej wybrał jak mógł. Dobra, ale uda mi się tu jeszcze załadować. I teraz, jak dojść do kolejnego zielonego?
Czerwona bomba tu mi przesunie o 1, tu o 2, tu o 1. Dobra, spróbuję najpierw tak. Nie. Spróbuję jeszcze tak. Też nie. O, jednak. Idźcie spać. Pięknie. W idealnym momencie weszło. No dobra, i teraz tylko trzeba się doczekać na zielone, bo już sam Melendor tu niewiele zrobi. I czy to starczy? Starczy, bo robimy 4. O, nawet nie potrzebuję. Git. Ser Mario, ta mgła wcale nie jest złym pomysłem, szczególnie w innych trybach. No dobra, i teraz trochę walka na wiwat. Mógłbym wziąć dużo słabszego przeciwnika. Tylko po co? Dobra, zobaczmy. Tak. Co ty masz? Obniżanie ataku, krwawienie, trucizna, precyzja, może Lady Loki? I tak będę sobie przerzucał. No bo te fiolety ok, na Yuna tak, ale na pozostałych tak średnio. No dobra, ale zobaczymy. Ok, pełno fioletów, pełno niebieskich i pełno czerwonych. No, grać nie umierać. Wrzućmy coś więcej tu. No ta. Co, ona ci się nie podoba, że w nią tak lejesz? Uch, jeszcze raz mnie strzeli. No dobra, ale fiolety zaraz będą gotowe, może. Sartana mnie zdzieli. Byle nie po Rigardzie. Po co ja to znowu powiedziałem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, w tym jeden na pusto. Dobra, to mi odpala Elizabeth znowu. Dobra, z tego się nie wyrównacie. Dobra, zacznę od tego. Kto przeżyje?
Serio? Dziadu, to ty nic nie zrobiłeś tym specem? Git. Udało się znowu. Także dzisiaj dobry dzień. Turniej na 5-0, wojna na 6-0. No i tym razem topka należy do nas. Całkiem niezłe rozegranie. Raz, dwa, trzy, cztery, sześciu w top 10. W tym trzy w top 3. Dobra, super. No to czekamy tak naprawdę na wyniki wojny. No dobra, wojna się zakończyła, zdecydowane zwycięstwo. No przeciwnik nie użył tych wszystkich flag. Szczerze, nie miałoby to znaczenia. Jeżeli my przegrywamy o 1000 punktów, to też już tam na tą ostatnią godzinę nie wołam, jeżeli brakuje nam, nie wiem, 5 flag do zera, bo to za bardzo nie ma sensu tak naprawdę. No, można sobie gdzieś tam podbić punkty, można zaliczyć do ścieżki, ale czy... No nie wiem, jakby efekt jest zawsze taki sam. No dobra, zobaczmy, co trafi się z wojny i co będzie w skrzynce. Fantastycznie. Wygrana wojna, najlepszy atakujący i znowu mały trzygwiazdkowy kamyczek. Cudownie. No dobra, to pewnie... Takie samo szczęście będę miał w skrzyni wojennej. Aż się boję ją otworzyć. Chociaż z teleskopem bym nie pogardził. Obstawiamy buty albo podręcznik walki. O, zaskoczony jestem. Kula i kompas. Śmiech. Dwa srebrne tokeny. No jedyna rzecz dobra tak naprawdę tu to symbole druida. Właśnie użyłem wszystkie do zera, więc spoko, mogą być. Reszta nie jest mi potrzebna. Także tyle jeśli chodzi o wojnę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.